Polskie Radio Białystok. Sędzia Bartosz Szankowski z Torunia spojrzał na zegarek, czy już tam 15 u niego wybiła, i podnosi rączkę i pokazuje, że gramy. Rozpoczęło się spotkanie 33 kolejki, czyli trzecie w grupie mistrzowskiej piłkarskiej ekstraklasy. Żółto-czerwona Jagiellonia Białystok kontra biało-zielona Lechia Gdańsk. Jagiellonia z lewej strony pola karnego gości. Jest piłka w szesnastkę, odbijają rywale z kłopotami. Jeszcze zbiera to Pospisil do Makuszewskiego w prawą stronę. Maki w pole karne i Pulicz uderza! Zablokowany! Ależ była szansa w drugiej minucie, żeby wyjść na prowadzenie. Początek bardzo dobry w wykonaniu Jagiellonii Białystok. Niewykorzystana szansa w odpowiedzi. Próba kontry rywali i żółta kartka dla Tarasa Romańczuka. Znowu środkowy obrońcy, Nalepa, Tobers. Z pominięciem teraz Nalepy chciał podać prawo, ale stracił piłkę Tobers i jest piłka w polu karnym. Czy będzie spalony? Moim zdaniem będzie. Piłka jest w bramce, był spalony, więc tak. Ja się tu nie cieszę, wszyscy się cieszyli, ale ta sytuacja, kiedy Pulisz podał do Imaza, od razu śmierdziała mi, przepraszam za wrażenie, spalonym. Tutaj nawet nie dziwię się i absolutnie nie mam pretensji do sędziego asystenta, który czekał po prostu, czy Imaz trafi do bramki. Kopnął ta, jeszcze piłka może nawet nie doleciała za linię bramkową bramki gdańskiej Lechii, a sędzia asystent już tutaj miał chorągiewkę w górze. A Makuszewski został pod polem karnym drużyny z Gdańska, podszedł do niego Duszan Kucjak. Teraz nasi panowie Ołdakowski i Piechowski muszą tam szybciutko doprowadzić Makiego do porządku. On tak troszkę położył się jak na wczasach w Juracie na piasku, ręce z tyłu za głowę. Patrzy, co tam koledzy mu tam robią, troszkę go schładzają. Już drugi raz w ciągu kilkudziesięciu sekund Maki ucierpiał. Leży przed polem karnym przeciwnika. Duszan Kucjak jeszcze jak taki ordynator w szpitalu podszedł sprawdzić swoich mniej doświadczonych kolegów, czy wszystkie procedury wykonane zgodnie z planem. No i popatrzył, że wszystko w porządku. Teraz piłka na naszej połowie, Runie znalazł z prawej strony Pulicza, Pulicz przegrał pojedynek z Tobersem, ale piłka do Makuszewskiego, ten w pole karne, Mystkowski, mija bramkarza, czy nie? Nie, jeszcze bramka pusta, będzie Imaz z głową, nie, nie było pustej bramki, był tam obrońca, była okazja kolejna dla Jagiellonii Białystok, uratowana przez Duszana Kucjaka, ale Jagiellonia dalej atakuje, tym razem z lewej strony, akcja, Wójcicki do tyłu przed szesnastkę do Pospisila, ten w pole karne. Jest tutaj Imaz zablokowany, jeszcze Imaz na linii końcowej, no nie ma jak podać, nie ma jak strzelić, Nalepa z Imazem toczą pojedynek, no i ostatecznie Hiszpan z Jagiellonii fauluje. Mystkowski z 5 metra uderza i sędzia zaprasza piłkarzy obu drużyn na przerwę, jest gorąco na boisku, w słońcu naprawdę trudno do wytrzymania, natomiast my w cieniu tutaj sobie komentujemy, oglądamy to widowisko w spokoju, piłkarze dostali minutkę od sędziego Bartosza Frankowskiego, żeby się orzeźwić, żeby schłodzić te już deko rozgrzane głowy, no to skoro oni mogą wypić, to wypiję i ja. Krótka przerwa na regenerację. Jagiellonia rozpoczęła. Mystkowski przed polem karnym. Oj, tam ma trzech rywali na plecach. Zdążył zagrać do Pospisila. Trochę gęsto przed polem karnym przeciwnika. Martin znowu próbuje ładnie rozciągnąć w prawą stronę do Makuszewskiego. Ten do Kadleca z pierwszej. Kadlec do Makuszewskiego do linii końcowej. Maki ma ostry kąt, uderza i broni to kapitalny Kucjak przy lewym słupku własnej bramki. Zostawił rękę akurat w tym miejscu, gdzie piłka metr nad linią zmierzała do jego lewego narożnika bramki. Piękna akcja Jagiellonii, szybko rozegrana. Pospisil, Makuszewski, Kadlec, Makuszewski. A więc Maki zostaje na boisku, Maki w pełni sił. Szybko czas w tym meczu nam leci. Widowisko żywe, ciekawe, zwłaszcza za sprawą Jagiellonii, która ma przewagę, która stwarza sytuację, która często gości w polu karnym rywali. No ale gola ciągle nie może strzelić. 0-0, 35 minut, 25 sekund gry za nami. 3 minuty sędzia Bartosz Frankowski doliczył do pierwszej połowy. No to jeszcze jest szansa, żeby przeprowadzić przynajmniej jedną dogodną sytuację w tym meczu. Może zejść jednak z jednobramkową zaliczką na przerwę w tym spotkaniu. Czy sędzia jeszcze pozwoli? Pozwala grać. Jest piłka do linii końcowej do Makuszewskiego z autu. Ten do Kadleca. Jednak nie. Sam holuje piłkę. W pole karne teraz zagrał do Imaza do końcowej linii. Makuszewski, dośrodkowanie. Jest gol! Jest gol! Zaczarowaliśmy! Jesus Imaz dośrodkowuje na głowę Jakowa Pulicza, a ten kompletnie niepilnowany na linii końcowej i będzie bramka, jeśli nie było spalonego przy podaniu do Imaza do linii końcowej. Jesus cieszy się z asysty, Jakow Pulicz główką, właściwie do pustej bramki piłkę posyła, a za chwilę zaśpiewa nam tutaj dawno niesłyszany Zenek Martyniu. No właśnie, chciałbym, żeby zaśpiewał Zenek, ale na razie to tylko wyświetla się Zenek na tablicach obu świetlnych za bramkami i mamy, że jest gol. A Zenka nie słychać, nie śpiewa. No to co to będzie?
nie będzie śpiewania Zenka. Sędzia zaprosił drużynę z Białegostoku i z Gdańska na przerwę, a Zenek zaśpiewa w przerwie. Teraz może być groźnie i bramka dla Lechii Gdańsk. Mamy 47 minutę meczu. Z lewej strony pola karnego dośrodkował Zé Gomez i Łukasz Zwoliński już spłacił się w tym meczu trenerowi Piotrowi Stokowcowi za zaufanie. No uśpili teraz oni nas, my ich uśpiliśmy na koniec pierwszej połowy, oni nas dosłownie na początku drugiej, 47 minuta gry i Łukasz Zwoliński doprowadza w tym meczu do remisu. A teraz trzeba być ostrożnym, bo znowu Zwoliński w naszym polu karnym. Przyjął piłkę, czaruje Zwoliński, gol. Spalony. No ja to ile można już robić ludzi w bambuko, no. Nie ma gola. Po co są te sytuacje, w których zawodnik przyjmuje piłkę, strzela, nie strzela, oddał strzał, wtedy sędzia podnosi chorągiewkę. Groźnie, Zwoliński i to jest bramka dla Lechii Gdańsk. 75. minuta meczu, Łukasz Zwoliński zdobywa swoją drugą bramkę w tym meczu, teraz już żadnego spalonego nie ma. No i to jest zasłużone prowadzenie gdańskiej Lechii. Bardzo ładne, taka cieszynka tak zwana, Zwoliński ukłonił się Pajszą, który mu chyba tę piłkę podał. Ukłonili się sobie, przybili piątkę i w 75. minucie gry Zwoliński po raz drugi zdobywa gola. Sytuacja sam na sam, więc zdaje się, że między nogami jeszcze naszego bramkarza zagrał Łukasz Zwoliński. Jagiellonia w tej drugiej połowie słabnie w oczach, coraz gorzej to wygląda. I zdaje się, że po dzisiejszym meczu pożegnamy się z jakimiś tam nawet i teoretycznymi szansami na walkę o podium. Przy okazji frekwencja w tym meczu, proszę posłuchać, 2866 widzów przy dopuszczalnej masie całkowitej, powiedziałbym 5000. Co się dzieje z kibicami w Białymstoku? Strach? Pogoda? Wyjazdy nad rzekę, nad jezioro? A może przeczucie, że nie ma tu czego oglądać? Bo też tak może być. Może dochodzą kibice w Białymstoku do wniosku, że skoro wytrzymali bez tej ligi 3 miesiące, to wytrzymają jeszcze kolejne półtora czy dwa. Wdowik zbliża się do narożnika pola karnego. Dośrodkowuje. No, przeleciała piłka na drugą stronę boiska. Jest tutaj strzał! I zablokowany na linii przez Tobersa. Pospisil mógł wyrównać w tym meczu. Nie było Kucjaka w bramce. Tobers wybija piłkę nawet sprzed linii bramkowej. Trafiony przez Pospisila. Dobra sytuacja w doliczonym czasie na wyrównanie, ale jeszcze mecz trwa. I sędzia kończy mecz. Lechia wygrała. Lechia zwycięska 2-1. Bramka na koniec pierwszej połowy Jagiellonii Jakowa Pulicza, w drugiej połowie dwa trafienia Łukasza Zwolińskiego ze stadionu przy Słonecznej. To wszystko Jerzy Kułakowski, Halo Studio.